Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale, a dzisiaj będzie unboxing pewnej giereczki, który kiedyś, całkiem niedawno grałem i uznałem, że jest to najgorsza odsłona, jaka wyszła, gorszej po prostu być nie może raczej i najprawdopodobniej nie będzie, moi drodzy, ale stwierdziłem, że no jak już zagrałem, no to kupię. Kto wie, może nawet wymaksuję, wbiję wszystkie osiągnięcia. Moi drodzy, tą grą jest Assassin's Creed Mirage, czy też Mariage, jak ja to nazywam. Jest to edycja premierowa, zapakowana. Udało mi się wyrwać tą gierkę za 105 zł z RTV. Tak więc, no, kolejna odsłona do kolekcji, jeśli chodzi o Assassiny. Jeśli chodzi o tą główną serię, to mam wszystkie odsłony, łącznie już z Mirage w wersji pudełkowej. Najprawdopodobniej i przyszłe Assassin's Creed Shadows też będę chciał wyrwać w edycji pudełkowej, jak i Call of Duty Black Ops 6 też w edycji pudełkowej, więc no, Assassin's Creed Mirage mam, zobaczmy, jeszcze nie odpakowywałem, jest w folii, gdzie jest mój nóż do walki z tygrysami, tu jest, dobra. Tylko spróbujmy to zrobić tak, żeby nie uszkodzić najlepiej ani pudełka, ani siebie. Zresztą jakbym uszkodził pudełko, byłoby to źle, ale gdybym uszkodził siebie, byłoby jeszcze gorzej, bo nie miałby kto filmów robić na tym kanale i by ten kanał umarł, gdyby coś mi się stało. Tak więc dobra, można schować już mój nóż do walki z tyranozaurem. Dobra, schowany i ok, jak to wygląda? Ok, no, powiem tak. Pierwsze wrażenie jest nawet ok, dość nawet przyjemna tektura. Faktura też jest niczego sobie. Aczkolwiek już widzę, że są tu małe, jedna mała wgniotka. Aczkolwiek prawdopodobnie to jest z transportu, więc no, ok. Tak to się prezentuje, moi drodzy, proszę bardzo, z jednej i z drugiej strony też. O, może tak będzie lepiej, nie wiem. Dobrze widać? Tak, dobrze widać to. Ok, jest to taka, proszę bardzo, jeszcze tutaj, żeby było, że jest, że pokazałem, tak, pięknie. I co my tu mamy? I mamy tak, mamy tutaj pudełko z grą, pudełko. Proszę bardzo, tak się prezentuje z jednej strony, z drugiej strony, proszę bardzo, dobrze pokazuje? Tak, dobrze pokazuje, I mamy mamy coś takiego, Najpierw zaczniemy od pudełka. Widzę, że niepotrzebnie mu chowałem mój nóż do walki z owcą. Lekko naruszymy tą plombę, ale nie będziemy jej niszczyć, bo wygląda fajnie. Każdy, kto kolekcjonuje pudełka, wie, o co chodzi. Ja kiedyś plomby niszczyłem, bo mnie denerwowały, ale zdecydowałem się, że jednak nie. Dobra, i co my tu mamy? I mamy tu, moi drodzy, płytkę. Mamy w środku płytkę. Mamy też jakiś kodzik. Proszę bardzo, pudełko z płytką wygląda tak. Ale widzę też, że płytka jest troszkę ubrudzona. Nie wiem, czy będzie widać. Jak się przypatrzycie, tu jest płytka, tak? Gdzieś tutaj, halo, fokusuj się. Powinno się sfokusować, będzie? Chyba nie pokażę, ale widzę tutaj takie małe, drobne, to nie są ryski, tylko jakieś plamki. Może krew celów Basiora, największego skurwysyna, jakiego widziała ta seria. Mamy tak, Assassin's Creed pakiet Deluxe. Popraw swoje wrażenia z gry z pakietem Deluxe. Proszę bardzo, tak wygląda z jednej strony i z drugiej strony jest dokładnie to samo, tylko że w innym języku.
I mamy tak, odbierz swój bonus przedsprzedażowy. Zadanie dodatkowe 40 rozbójników. Ba, ba, bam. Wygląda to oto w taki oto piękny sposób. Z tyłu wam nie pokażę, bo z tyłu jest kod, więc który sobie później wklepię. I tak wygląda pudełko. A teraz przejdziemy do tego, co jest w środku, czyli mapa Bagdadu i trzy litografie. I to jest w tym całej kopercie. Właśnie, pudełko to myślę, że możemy sobie schować. O tak, włożyć. Chyba. Dobra. Ok, otwieramy. Uwaga. Dobra. Ok, ciekawie się to otwiera. Co my tu mamy? Najpierw może litografię. Proszę bardzo, taki oto art. Ba, ba, ba. Mamy tutaj Basima, która atakuje w tym, co na trailerze było, w tym takim bombie dymnej, ale takiej bardziej piaskowej. Dobra, ładnie się prezentuje, schowamy to od razu. Dalej mamy dwóch asasynów, którzy przebiegają po Bagdadzie. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, czy to jest Basim, to czasem jest Roshan. Mogę się mylić, a może to być też ktoś zupełnie inny, obcy. I mamy tutaj widok na, chyba, bo nie wiem, czy to chyba meczet w Bagdadzie, albo na jakiś pałac. Jakoś tak, fajnie to wygląda. No. I mamy mapę. Wow, 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 wow. Widzę, że ta mapa będzie... Dobra, już widzę, że będę miał mapę i to jest taka dość duża mapa. Nie. O, proszę bardzo, mapa Bagdadu, pa, ba, ba, bam. Tak się oto prezentuje, taka wielka tro. No, nie powiem, mapa jest dość duża. Mamy podział na jak ten Bagdad wyglądał. Mamy Alamut, w którym do przypuszczalnie miejscu się znajduje. Całkiem ładnie. Fajna mapa. W dodatku tektura, nie tektura, tylko faktura tej mapy też jest całkiem przyjemna w dotyku. Widać, że ktoś wziął naprawdę dobry papier na tą mapę. Nie jest to papier taki śliski bardzo w dotyku. Nie jest to też nie wiem jak zły. Jest to całkiem dobry, mocny papier. Faktura też jest niczego sobie. W dodatku ten papier też jest taki dość gruby, więc jest jak najbardziej na plus. Z drugiej strony też coś jest? Nie, z drugiej strony nie ma nic. No. Tak więc jeszcze raz prezentuję mapę Bagdadu. Proszę bardzo, mam nadzieję, że widać. Dobra. Okej, dobra, można już schować. Fajna rzecz. Lubię takie zestawy. Ostatni raz coś takiego było przy czym? Cyberpunku 2077. Jak tu się? Aha, to ma wejść od spodu, czy jak to się kurde zamyka? A może to od zewnątrz ma wejść? Nie wiem, ty. Muszę pokombinować trochę. Ach, kurwa, zamknij się w końcu. Nie chce się zamknąć, dziad jeden. A może to od góry ma wejść? Tu? Chyba tak, chyba od góry, no. Może nie. Tak, dobra, od góry to się zamyka. Czyli teraz idzie to tak i teraz i to wchodzi tutaj. Proszę bardzo, pa, pa, pa. I zamknięte i wszystko jest w jednym. Wkładamy do pudełka i proszę bardzo. I mamy pudełko
po prawej stronie albo po lewej, w zależności jak tą kamera złapie, mamy pudełko z grą, a z drugiej strony mamy tą kopertę całą z litografią i mapą. Całkiem fajna, ładna edycja. 105 zł, tam chyba bodajże z kodem, a jako że jestem takim, można powiedzieć, stałym klientem w RTV, Euro RTV. Zresztą tam też zakupiłem, znaczy zakupiłem, wziąłem na raty Xboxa One, nie Xboxa One, tylko Xboxa Series X. Nigdy się na tym sklepie nie zawiodłem, nie przejechałem, całkiem miła obsługa. Tak więc, cóż, moi drodzy, tak to wygląda, tak się prezentuje unboxing. A gra pewnie na internecie widzieliście. A teraz, jako że mam dostęp do edycji pudełkowej, no to będzie to też niejako zachęta do zagrania jeszcze raz od nowa tejże gry, do ponownego przejścia i tyle. Dobra, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, pa pa!